Ja witam Państwa bardzo serdecznie. Ponownie moim Dzień dobry. gościem jest pan Henryk Wielgosz, z którym w poprzednim odcinku porozmawialiśmy trochę na temat medycyny alternatywnej, na temat schorzeń kręgosłupa, na temat wszechświata i radiestezji. Dzisiaj chciałbym, abyśmy kontynuowali tą naszą rozmowę, panie Henryku, bo tam audycja trwała dosyć długo. Myślę, że i w tym spotkaniu będziemy mieli sporo do przedyskutowania. Witam jeszcze raz serdecznie. Witam serdecznie. Radiestezja składa się z dwóch członów, to określenie słowo. Radie, radius z łacińskiego znaczy promieniowanie, estezji z greckiego odczuwanie tego promieniowania. Wszystko to, co wokół nas jest i my sami emanujemy pewną energią. Nawet zwykły kamień spotkany na drodze ma też swoje oddziaływanie, też emanuje swoją energią. Wszystko, co jest w przyrodzie martwej i ożywionej, wszystko emanuje energią, ma swoje pole oddziaływania. I te pola są w zależności od po prostu, z czego jest zbudowana ta materia i jak to emanuje. Teraz dochodzi u istot żywych jeszcze o to oddziaływanie, że możemy wzmocnić zakres tego oddziaływania. Całe zjawisko, powiedziałbym, bioenergoterapii polega na umiejętności skupienia naszego umysłu, wyciszenia naszego umysłu i skupienia się na oddziaływaniu. Najprościej, żeby to odczuć jako ćwiczenie, Państwu takie zaproponuję, że po prostu mamy dłonie otwarte, zbliżone i po prostu zrobimy wdech i na tym wdech zrobimy wydech Przez usta. przez usta i będziemy na bezdechu. I co odczujemy między dłońmi? A, bo to dłoń mają być, tak. Wówczas odczujemy takie odczucia, jakby igiełki i tym podobnie. Na bezdechu. Samoistnie wpływa energia życiowa z przestrzeni do naszego ciała i emanuje z naszych dłoni. Wpływa Wpływa. z kosmosu. Ogólnie tak mówimy kosmos, ale ja bym bardziej to ograniczył do naszych pojęć fizykalnych. Energia słoneczna. Yang wpływa. Jakby po całej posturze organizmu ludzkiego wpływa w większym paśmie po kręgosłupie. Równocześnie wpływa, jakby mówiąc, idzie przez nasze ciało Ale aż czemu do jest tu odczuwalne? to odczuwane, znaczy odczuwamy, bo cały czas ona wpływa przez nas. Jak jesteśmy na bezdechu, to jest nasz proces samoistnego przepływu energii, który odczuwamy między dłońmi. Możemy to, znaczy, to jest znaczy takie bardzo spektakularne określenie, robimy wdech, wydech i na bezdechu. Zwiększony przepływ, bo wówczas powodujemy, że sama energia wpływa do naszego ciała. My nawet się, to może takie odczucie tego, tych igiełek, tego przepływu, tego coś, co jest między dłońmi, jakieś pole odczuwamy. Nagromadzenie jakiejś energii. Możemy również, to jest znaczy takie mocne, bardzo mocne takie odczucie. Możemy swobodnie też oddychać i też to odczuwać poprzez To zbliżenie już dłoni. bardziej już subtelnie ci, którzy są już Bardziej już wypracowani. wyczuleni tym podobnie. Piotr był teraz radiesteta, żeby swoje działanie czy prowadził, musi mieć wyciszony umysł. To numer jeden. Chodzi o to, żeby umysł był na fali alfa. Fale alfa to jest 8 do 12 Hz, częstotliwość fal mózgowych alfa. Wyciszenie, czyli również skupienie, może temu pomóc? Tak. Umiejętność skupienia, umiejętność po prostu Wyzbycia się tych myśli różnych tak, co to codziennie. jest medytacja? Jak mówię ludziom, że medytacja polega na niemyśleniu, jak to nie myśleć? Owszem, żeby wejść w pewien stan ciszy, trzeba przestać myśleć, jak mówiąc, tok myślowy zatrzymać. Tylko skupić się na tak zwanym wdechu i oddechu. Ja tu podpowiadam w ten sposób. Położyć sobie palec tutaj po prostu na tej części, jakby mówiąc, umysł, żeby nie biegał, nie skakał jak małpa z gałęzi na gałęź, był
pod tym palcem i był obserwatorem naszego wdechu i wydechu. Umysł tutaj. Tak. Umysł przenosimy tutaj pod palec. Uwagę, tak? Uwagę, jako uwagę. Żeby on był obserwatorem naszego wdechu i oddechu. Wówczas nasze odczucia będą bardziej spotęgowane. Bo wyciszymy, na tym polega umysł, wyciszyć umysł. No to jest podstawowa rzecz, ale w ogóle z wszystkich działań radiesezji, bioterapii musi być wyciszony umysł. Nie może być to chaos. Umiejętność wyrobienia wyciszonego umysłu dopiero zaczniemy odczuwać te wszystkie zjawiska energetyczne. Umysł musi być wyciszony, dopiero się jawią w odczuciu, w odbiorze, na dłoniach i w przestrzeni te zjawiska energetyczno-informacyjne. Mówimy o radiestezji. Pytam od razu, więc przepraszam, że panu przerywam, ale żeby mi nie umknęła myśl. Czy jest jakieś połączenie jasnowidzenia z radiestezją? Jest to. Jest to skupienie się, jeśli można powiedzieć, samo uzyskanie jasnowidzenia, czyli najpierw musimy zacząć od wyciszenia umysłu. Jest jeszcze gruczoł szyszynka i przysadka mózgowa. Czyli szyszynka, ja musiałbym, jest bardziej z tyłu, musiałbym mówiąc dać iskrę elektryczną, energetyczną, poprzez przysadkę mózgową i po prostu wypromieniować tutaj z przodu ciała na wysokości, tutaj, jak to my nazywamy to miejsce, trzecim okiem. Ale to jest wizualizacyjnie, tak? Tak, wizualizacyjnie możemy w ten sposób prowokować do tego zjawiska, żeby się zaczęło manifestować. To czyli nie jest takie raz, proste. Jeszcze raz, skupiamy się na szyszynce. Szyszynce i poprzez szyszynki wysyłamy energię. Fale. Fale, która ma iść przez przysadkę mózgową. Przysadka mózgowa jest, można, nadrzędnym gruczołem dokrewnym w organizmie. Czyli różne, samą fizjologię tak zwaną endokrynologiczną utrzymuje. Czyli pobudza tarczycę, pobudza grasicę, pobudza nasze po prostu nadnercza, gruczoły płciowe u mężczyzn, u kobiety i tym jajniki i tym podobnie. Jest regulatorem wszystkich przemian biochemicznych. Również jest to bardzo istotne, ważne, czyli po prostu próba wyciszenia i energetycznego oddziaływania szyszynki na przysadkę mózgową, z przysadki mózgowej na ten obszar u trzeciego oka i do przestrzeni. Można to próbować sobie realizować, tego, żeby aż w końcu może nam być ten dar, przyspieszyć możemy sobie. Mówimy o tej prekognicji. Prekognicji i tym podobnie, czyli po prostu coś, co może wyprzedzić po prostu. Przewidywanie, patrzenie. Samo, jeszcze trzeba powiedzieć tak, lewa półkula jest bardziej racjonalna, prawa jest intuicyjna. Starajmy się w tych wszystkich zjawiskach jakby próbować, żeby tą półkulę prawą, intuicyjną, jak mówić, zmusić do lepszego, jakby zwrócenia na nią uwagę. Ona ma wyciszyć umysł i po prostu skupienie się na prawej półkuli. Ona ma ten obszar intuicyjny, energetyczno-informacyjny, bardziej jakby wybierać i pojmować i rozumieć. Wyczuwać, odczuwać. Jak można pobudzić ją do działania? Skupiając się na prawej półkuli. Jeszcze jest takie miejsce po prostu, gdzie po prostu tu jest nad uchem, jest taki mały dołeczek po prostu i tu mamy takie znowu takie punkty, o tutaj w tym miejscu pokażę, on jest tu. Tu jest taki też dołeczek, tak? Tu jest po prostu, gdzie jest, pewien punkt związany z, po prostu z energią pracy serca. Czyli serce, jest to bardzo istotne połączenie serca, czyli tego czucia duchowego, wewnętrznego, tej emanacji miłości z obszarem... Ale poprzez co? Uciskanie tych punktów? Trzymanie. Wspólne. Wspólne trzymanie, tak jakby, to jest tak zwany dwupunkt. Aha, tak, to słyszałem o dwupunkcie. Dwupunkcie. Ale już nie mogę tego... Tak, każdy znajdę, tak, że tak dołeczek, to jest takie zaraz, o tu. Okej. To jest tak, punkt osierdzia, to jest punkt związany z meridianami. I to pomaga czemu? Rozwija naszą prawą półkulę lepiej. Rozumiem.
i jakby koherencja serca, czyli po prostu wrażliwość serca i na prawą półkulę, bo to są intuicyjne, czyli po prostu racjonalizm mamy dobrze rozwinięty, ale też nie mam, jakby za mało mamy intuicji, ja bym powiedział. Warto utrzymać pewną równowagę, rozwijać tą prawą półkulę po prostu poprzez energię oddziaływania serca, tworzyć wspólne pole. A czy na przykład kiedyś przeczytałem i w zasadzie też stosowałem coś takiego przez jakiś czas, że co jakiś czas staram się to, co zwykle robię prawą rękę, bo ogólnie to jestem raczej dwuręczny, ale z przewagą na praworęczny, to staram się robić drugą ręką. Na przykład jeżeli jem zupę łyżką prawą, to jem lewą. I wówczas pracując więcej lewą, rozwijamy prawą intuicyjną półkulę. Czyli świadomie zmuszać się do działania lewą ręką różnych rzeczy, różnych sprawach, bo wówczas intuicyjnie nawet do pisania imienia i nazwiska sobie. To w ten sposób bardziej rozwijamy intuicyjną półkulę prawą. Poprzez takie czynności. Poprzez takie czynności, bo jest zależność po prostu. Lewa ręka ma swoje ulokowanie w prawej półkuli. No bo tak, bo zaczynając pracować coś tą ręką, to już automatycznie uruchamiam tamte procesy, bo się skupiam na tym. Tak, tu się skupiam na tym i to jest lepsze działanie lewą ręką, więcej czynności powtarzając, robiąc, rozwijamy prawą półkulę intuicyjną. To znaczy, że leworęczni są bardziej prawą półkulę? Są bardziej intuicyjni. Mają jakby małą przewagę. Ale czy to prawopółkulowość, lewopółkulowość, czy to już jest przypisana, bo często dawno tak było, że był ktoś, pisał, już urodził się... Tak, lewą. Ale rodzice go zmuszali na przykład prawą i... A on mimo wszystko wracał do lewej. Tak, i to jest przypisane, że na przykład jest dominacja pewnej półkuli? Tak, to już jest dominacja z góry. Jako prezent dostał. Dziedziczy, powiedzmy nawet. No bo nie jest to ani zły, ani dobre, po prostu tak... Tak, to jest prezent, znaczy... Trudno zmuszać ich do, żeby przyjęli prawą działanie, pisanie i tym, kiedy im lepiej wychodzi lewa. Znaczy, że mają lepszą intuicję, lepszy rozwój intuicyjny prawej półkuli. To znaczy, że powinni ćwiczyć prawą ręką wtedy? Ci, co mają bardziej, tu już mają to opanowane, to żeby racjonalną jeszcze półkulę rozwijać. Ona musi być w równowadze, ale na pewnym etapie, żeby coś osiągnąć jeszcze, jakby mówiąc, lepiej dokonać pewnego rozwoju i obserwacji samego siebie, próbować rozwijać półkulę intuicyjną. Mamy niewyczerpane możliwości i po prostu one są nam dane, tylko musimy popracować. Jak popracujemy, możemy osiągnąć pewne, jakby mówię, nawet niezwykłe rzeczy. Takie nietuzinkowe po prostu. Czy na pewno pan ćwiczył tego typu doświadczenia? Tak. Jakie miał pan wyniki w tym? To znaczy, ćwiczyłem przez pewien czas, ale zauważyłem, że wówczas zaczyna się intuicja lepiej rozwijać. Jakby pewne przewidywania do przodu sprawdzały się już jakby o. Czy miał pan efekty w tym? Tak. Ale jak daleko można pójść w tych efektach? To znaczy robić i robić. Czynić po prostu tą intuicyjną półkulę rozwijać. Nawet po prostu różnych przewidywać po prostu w pewnych zachowaniach. Jeśli szachiści grają, się skupić na szachistkę po prostu i po prostu zrobić ten układ po prostu sprzężenia i po prostu zaczyna nam się pojawiać pewne informacje, jak należałoby pójść dalej, pierwsze kroki robić dalej. Intuicja, my za mało rozwijamy intuicję. Wskazanym jest, by jednak mimo wszystko rozwijać coraz bardziej intuicję. Możemy osiągnąć pewne zdolności, które tkwią w każdym, ale poprzez taki rozwój można to się może zamanifestować. Bo w zasadzie moim zdaniem cały czas tkwimy w takim pudełku, można powiedzieć, że no wiadomo, że odkrywamy ciągle coś nowego, ale nie możemy zrobić dalszej przełomu, tak?
odkryć tych zdolności mózgu. Wciąż jasnowidzenie to jest temat, no... Trudny. No i czasami trudny, śmieszny bardzo, dla niektórych. Tak. No. Znaczy, no, może być to po prostu dlatego, no, różnie na to patrzą. Niepowtarzalny, tak. Jeżeli jest doświadczenie się robi, jeżeli to jest niepowtarzalne, albo ktoś już no, ma jest... wrodzone właściwości, ale nieraz można poprzez pracę też zbliżyć się i pojawi się to zjawisko jasnowidzenia. Mhm. Często... Czyli to jest trudne, to jest bardzo trudne. Jeśli ktoś się urodził już z tymi zdolnościami, jest to prezent dostał życiowy. Ale na ten prezent również można popróbować pracować, żeby on się przybliżył do niego. Może to nam wiele korzyści w stosunku do samego siebie, jak i do środowiska, w którym przebywamy i obracamy się. Czynić, robić, działać koniecznie, że po prostu w ten sposób poprawiamy swoją intuicję. Bo intuicja, rozwinięta intuicja pozwoli nam jakby wyprzedzić pewne niekorzystne fakty, uszedł się tych faktów, zdarzeń. Samych dla siebie. Samych tak? dla siebie. Jest to dla nas potrzebne. Dla nas potrzebne jakby z głębi wynika, żeby się ustrzec pewnych niekorzystnych sytuacji życiowych, które po prostu możemy sobie sami, jakby mówić, zaprogramować ciągle, programować siebie. Ja mówię, zakładam ciągle, programuję codziennie siebie. Co mam w tym, że tym dzisiaj osiągnąć? Mam takie sprawy i muszę to wszystko założyć. Zakładam na tak wszystko. A tu jest za duży ogrom materiału, ja dzisiaj tego nie zrobię. Zostawiam na następny dzień. Proszę mi powiedzieć, panie Henryku, czy pana nigdy nie przerażała szarość codzienności? Nie. Nigdy? Ona jest piękna. No ale budzi się pan tak samo jak wczoraj, jak jutro się pan obudzi. I to... Ja mówię, że to jest coś pięknego, samo życie, samo wstanie rano, bycie, otwarcie oczu i cieszenie się promykiem słońca, obecnością drugiej osoby. I to, że jestem, jest to coś pięknego, niepowtarzalnego. Najwspanialszego, jakiego może każdego w życiu spotkać. Jestem, czuję i raduję się tym, że dano mi być... Ale czas przemija. Czas przemija i po prostu im więcej zwrócimy uwagi na to, żeby poprzez wiedzę fizjologiczną zadbać o nasz kręgosłup, o nasze żywienie, o nasz oddech, czyli ciągle bardzo istotny jest wydłużony wdech i wydech, dłuższy dwa razy od wdechu. On powoduje, że powstaje fala alfa w centralnym układzie nerwowym i ona zaczyna rezonować, schodzić, uzdrawiać nas samych. Mamy wiele mechanizmów samego uzdrawiania, nie wiemy o tym. I to jest, znaczy, im więcej dowiemy się informacji, jak możemy technikami oddechowywać, pomagać samemu sobie, to będzie to super. Oddech wydłuża nasze życie, żeby jeszcze lepiej zrozumieć. 80% energii życiowej pozyskujemy z oddechu. Około 20% życiowej energii pozyskujemy z pożywienia. Oddech jest numer jeden. Świadomy, wydłużony wdech i wydech daje nam doenergetyzowanie, dotlenienie tkankowe, komórkowe i po prostu zachowanie równowagi. Wszystkie komórki są odżywione i mają tą przemianę, zachowaną przemianę do odzyskanego poziomu pozyskania tlenu z oddechu. Krew, czerwone ciałka krwi roznoszą po całym organizmie. I potem to wszystko, w jaki sposób ten dwutlenek wraca i jest wydychany po prostu w ten sposób. Cała piękny, można powiedzieć, zamysł stwórcy życia jest ulokowany właśnie w oddechu. To jest możliwość kontynuacja zdrowia i życia. Panie Henryku, czy zagadnienia związane z radiestezją
zmieniły się bardzo od tych czasów, od lat 80. Czy coś nowego jest w tej, Nowe rzeczy dochodzą, nowe zjawiska dochodzą po prostu. Ogólnie myśmy się skupili pierwotnie na szkole modziewaniu cieków wodnych. I to jest numer jeden, jako podstawowe. I to jest numer jeden i to będzie zawsze. To jest tak istotne, żeby organizm nie chorował, musi spać w czystym, wolnym od szkodliwego oddziaływania cieków wodnych, a szczególnie od krzyżówek. Dobrze, że są techniczne rozwiązania, które przetwarzają to szkodliwe promieniowanie na pozytywne, czyli neutralizują. I wówczas możemy funkcjonować bez obciążenia. Czyli jakby mówiąc, był problem i nie ma problemu, bo są założone neutralizatory, jest wszystko ok. Przepływ jest już bez... Jak mówiąc, nie tworzą się, można powiedzieć, zaburzenia w naszym organizmie. Mogą być zaburzenia w poszczególnych organach, ale jeśli są w poszczególnych organach, w większości organów, to i cały organizm zaczyna być zaburzony. Pokrótce powiedzmy. Tak. Mamy łóżko w mieszkaniu. Tak. I pod tym łóżkiem biegnie jeden ciek o szerokości, jaka może być szerokość? Bo może być różna. Ja spotykałem nawet cała szerokość mieszkania. Sypialni, przepraszam, całej szerokość sypialni jest ciek. Pani mówi tak, ja wchodzę próg i czuję się źle od razu. Mąż tego wchodzi, nie odczuwa. Kobiety są bardziej wrażliwsze, odczuwają więcej. Dlaczego? Z natury, jest taka już z natury, odczuwania więcej. Jakby w fizjologii kobiety jest zachowana większa... Czyli bardziej, powiedzmy, są delikatne. Delikatne, subtelne, organizm. Odczuwają, znaczy, mają większą intuicję. No tak. Mają te zdolności po prostu. Przypisane to jest kobiecej naturze. Okej, okay, czyli szerokość tam może być nie, tak, nie może ważne, być metr, przeważnie, metra. Przeważnie po prostu się spotyka cieki takie rzędu 3 metry szerokości. No to spore. Ja spotkałem już po prostu całe mieszkanie. Załóżmy, że ma metr. I że... Rzadko metr spotkać. To 2,5-3 zawsze. Tak, tylko przeciętnie tego typu. Okej, okay. Czyli jest jakaś różnica, że jest jeden ten ciek, który przepływa, tak. A jest różnica, że krzyżuje się z drugim. Tak. Na czym na krzyżówce, to znaczy natężenie szkodliwości wzrasta na krzyżówce. Czyli sam ciek jeden ma jakieś natężenie. Metoda się robi pomiar. Ale na krzyżówce jest, zawsze ma to, odnosimy według skali poznańskiej do minus 10 i po prostu ustalamy. Przeciętnie takie szkodliwość, jaką ja obserwuję w badanych mieszkaniach z rzędu jest 7,5-8,5. 7,5. Ale to ciek tak minimalny jest... to jest ma 5-5,5, ten najmniejszy, metrowy. Ale to tak jest, że ta krzyżówka polega na tym, że jeden jest wyżej ciek, a drugi biegnie tak. Niżej? Może być na różnych głębokościach przepływ. I to zadrażnienie, ta jeden ciek wytwarza zadrażnienie, czyli i ten drugi na innym poziomie, też wspomnę, sumaryczne zadrażenie odnosimy zawsze do pomiaru do minus 10. Szukamy, na jaki poziom ma wypadkowy. No i jak to się z dnia na dzień, z roku na rok, jak taki Kowalski śpiący na tym łóżku, jak on będzie się zachowywał? Jeśli śpi na szkodliwym oddziaływaniu cieku wodnego, krzyżówki, wabank będzie najpierw odczuwał coś, nie wiem, co się mówi ze mną dzieje. Wstaje rano, jestem zmęczony. Pierwsze takie odczucie, wstaje rano, jestem zmęczony. Dlaczego? Przecież położyłem się w odpowiednim czasie, wstaję zmęczony. Zaczynam chodzić do lekarza, pytać się. Lekarze tego nie pojmują, nie rozróżniają tego. Dostaję farmaceutyczne leki, ale leki nie pomagają, bo nawet jeśli ten lek coś pomoże w trakcie dnia, to jak pójdzie w trakcie nocy, to lek zniszczy to wszystko. Nawet samo działanie bioterapeutyczne, bioterapeuty na tego kogoś, że się czuje tym podobnie, to on jemu pomoże, że w trakcie dnia jest w lepszej kondycji. Ale jak się położy znowu, to ciek wszystko zniszczy. No ale przetworzy. Przepływa przez tego pana Kowalskiego z góry, z dołu w górę? Z dołu w dół idzie w górę. Z dołu w górę. Przez jego ciało. Przez jego ciało. Żeby to wyjaśnić zjawisko cieku, to pomnę. Wody opadowe po prostu tak. I w mniejsze jakieś po prostu
na naczynka się, ona zbiera tam w glebie na odpowiedniej głębokości, potem tworzy do szerszych zbiorniczków i tym podobnie, cieków, to nazywamy ciekami wodnymi, tak samo jak na skance ciała. Tak. Mamy mniejsze żyły, mamy większe żyły. To samo, mamy mniejsze, mamy większe. A mamy, jakby mówiąc, dwie większe, tak, to tworzą tą krzyżówkę, to 9 do 10 to maks. I po prostu tego typu zjawiska to są hydrodynamiczne przemieszczenia. Załóżmy to, że o, jest to miąższość i teraz ta woda przesuwa się, trąc się, wytwarza hydrodynamiczne promieniowanie, które jest szkodliwe dla zdrowia ludzkiego. Ale czemu ono jest szkodliwe? Ma taką częstotliwość szkodliwego oddziaływania. Pies nie będzie, nie położy się tam, jest ciek. A kot? Kot by się położył. Bo dlaczego? To promieniowanie jego, jakby mówiąc, usypia, on śpi. Czyli dla niego pozytywnie działa na kota? Jakby mówiąc, przetwarza. Dlatego bardzo często kot, jak czuje, on ma też, jak mówię, taki domowy terapeuta, czuje u pani domu, że ma jakiś problem w obszarze tutaj po prostu, obszar jajników, kobiecy, brzucha i kobiece, jakieś sprawy, on patrzy i wskakuje je i siedzi. On jest terapeuta, zbiera to promieniowanie szkodliwe. Z niej, z jego obszaru i ich narządów. To jest taki domowy terapeuta. Tak, słyszałem, że kot właśnie... Jest takim domowym terapeutą. Kot nieraz wyczuwa i on patrzy na tą osobę, aż w końcu sam wskoczy. Bez zaproszenia. No ale po co kotu to? Ale on ma taką naturę. I on to, ale to neutralizuje? On to neutralizuje, przetwarza. Jemu to nie szkodzi. I nie przetwarza. Ma taką zdolność, jego ciało ma taką zdolność przetwarzania. Jest takie powiedzenie, jak wybudowałeś dom bez jakiegoś żadnego sprawdzenia, wpuść do tego domu kota. Najpierw psa, a nie, najpierw kota. I tam, gdzie on się położy, nie kłaść tam swojego łóżka. Wpuść do domu teraz psa. Tam, gdzie on się położy, tam połóż swoje łóżko. W najprostszy sposób można tak zbadać. Tak, taki test po prostu. Kot pójdzie tam, gdzie jest krzyżówka. On zawsze lubi krzyżówkę. Ja pamiętam takie działanie, byłem jednym z państwa. I tak jak jest po prostu łóżko, kot bardzo często tutaj na tym łóżku w nogach u tej pani, tu głowa, tu noga, przebywał. Ja założyłem neutralizator. Kot przyszedł, wskoczył intuicji na to miejsce i zaczął wąchać. Coś nie tak. Coś mu się zmieniło i poszedł sobie. Tak. Panie Henryku, póki co, czym się różni promieniowanie tego cieku wodnego, zaraz wrócimy jeszcze do tego mojego poprzedniego pytania, które zadałem, ale czym się różni promieniowanie cieku wodnego od promieniowania elektrycznych urządzeń, których mamy mnóstwo w domu? Też tworzą zaburzenia. Mniejsze, ale tworzą. Mniejsze, tak? Mniejsze pola. Czyli w domu jest taka zasada, jak najmniej urządzeń gospodarstwa domowego w najbliższym otoczeniu. No to jest mało możliwe. Tak mówiąc, możliwe, tak po prostu. Teraz tak, tam gdzie jest sypialnia, przewody, starać się, żeby gniazdka, to wszystko, jakby mówiąc, to gdzieś nie układać miejsca spania, gdzie są przebiegi linii, przewodów i tym, czyli po prostu wszystkie te, żeby te pola, po prostu jakby jak najmniej tych pól. I po prostu jakby jak najdalej od tych pól. Czy mamy sieci w Wi-Fi, które są wszędzie? Wi-Fi, tak, tak. Przenikają po prostu na wskroś. Router sam promieniuje gdzieś do 2 metrów. Nie będąc na cieku, bo jeśli będzie na cieku, to jeszcze powiększy to oddziaływanie. Ja może wspomnę o takich działaniu, gdzie byłem u jednej pani doktor, która chorowała na nowotwór. I mieli również router. Ja musiałem odpowiednio zwiększoną ilość neutralizatorów założyć, żeby zlikwidować to szkodliwe oddziaływanie. Tym bardziej, że lekarz i chory na nowotwór, no wiadomo, trzeba było coś tu zrobić. Badanie szkodliwego oddziaływania cieków w nowo wybudowanym budynku jest wskazane, bo możemy wybudować dom zdrowia, a możemy wybudować dom chorób. Co jest możliwość? Możliwość, jeśli ktoś nawet przyniesie plan swojego mieszkania,
możliwość dobrej radiocety jest w stanie, gdzie po prostu tam jest zachowaniem proporcji. Ja mówię, na kratkowanym papierze. Jeden metr ściany to jest jako cztery kratki. I po prostu te obrysy ściany jako linie i tym podobnie. Gdzie są, jest łóżko i gdzie jest głowa. To jest po prostu narysowane. Możemy też zrobić takie doświadczenie w terenie gdzieś z kamerą? Też. Jak to działa? Też. Też w terenie możemy, w domu też zrobić. Jasne. Tak samo. Ja przypomnę takie zdarzenie. Przyjechała do mamusi córka, jej córka z Houston. Kupili dom i źle się czują w tym domu. Wiadomo, gdzie jest Houston i tam jest dużo wody. I przynosi mi zdjęcie, tak jak tutaj, swojego tego domu. Mówi, nie, ja potrzebuję podkłady, rzut fundamentów. Za chwilę faksem podkłady są. I z tego planu stwierdziłem, gdzie są przebiegi cieków i tym podobnie. I zaproponowałem rozwiązanie. I problem można zneutralizować. Panie Henryku, kontynuując to pytanie, które zadałem na początku, jak bardzo się zmieniło radiestezja od tamtych lat? Bo mówił pan, że skupiła się Główne podejście do tego szkliwe oddziaływanie cieku jest numer jeden. Okej. Okay. Następne? Co teraz? Następne są. Dochodzą pewne nowe, inne rzeczy, że w tych ciekach, a czy jeszcze szczególnie bardzo są, szkodliwości jest trochę więcej. Bo jest siatka, po prostu są jeszcze pojęcie przede wszystkim cieki, to jest jedna sprawa najważniejsza. I są jeszcze inne oddziaływania, ale to są dużo słabsze. I po prostu też próbują to jakby rozpracowywać tamte obszary tych innych oddziaływań, które też są, a te inne oddziaływania idą jakby z przestrzeni kosmicznej, że rzucają na środek. A czy badanie na przykład witalności jedzenia, owoców? Jak wskazane, mało, bo nieraz standardowo lekarz przepisze lek na dane schorzenie danej osoby, że ma być pomocny. Okazuje się, że radiestezyjnie wychodzi coś innego. Część lekarzy francuskich i również część, to nie znaczy wszyscy, część po prostu angielskich, posługuje się radiestezją. Mała jest taka zasada, jeśli mieszkanie z drugiego obiegu w Anglii jest sprzedawane, musi być opinia dwóch niezależnych radiestetów o tym mieszkaniu, wydać opinię niezależną, jakie są zaburzenia, czy jakie szkodliwości i po prostu to jest też... Dobrze, dobrze, wszystko rozumiem, ale faktycznie ciek wodny wysyła, emanuje energią tą negatywną. I to rzeczywiście można wyczuć. Ja też powiedzmy, ćwiczyłem to i doświadczałem, że jest to mentalnie wyczuwalne, zwłaszcza kiedy przyrządy, na przykład różdżki, potrafią dawać wtedy oznaki. Ale jakie znaczenie tutaj ma sprawdzenie leku, który jest na daną chorobę, tak? Bo farmaceutycznie leki na daną chorobę mogą być kilka. Ale nieraz niektóre są jakby do danej osoby, do danej choroby, mogą jakby, nie są jakby mówiąc, nie ma pewnej pełnej zgodności stuprocentowej. One są częściowo. No ale gdzie to się tworzy? Przy to jest informacja. Informacja. Czyli praktycznie rzecz biorąc, ta osoba jak jest tutaj i po prostu ma ten lek, to można sprawdzić, czy ten lek jej odpowiada, czy nie. No ale to u pana się pojawi ta informacja. Podświadomość ma dostęp. Aha. To nie jest jakiś duch czy inny, bo świadomość nie wie, nie widzi, ale dostęp do tych informacji ma podświadomość. To nasza podświadomość jest najważniejszą instytucją i cała radiestezja opiera się na podświadomości. Stamtąd zbiera informacje. Czy to jest korzystne, czy niekorzystne. Jaką ma wartość cieg, czy to czynnik jest korzystny, czy niekorzystny. To wszystko podświadomość podpowiada. To nie, że kręci ktoś wahadłem. Świadomość pyta się podświadomości, wskaż, czy ten lek jest korzystny. Jaką ma witalność dla tej organizmu? Ja wiem, tylko że w konsekwencji to się kręci. To znaczy ono, w tą albo w tą. To znaczy, przyjęte jest zgodnie z polaryzacją męską, na tak jest informacja prawoskrętna. Bo jeszcze jest zgodnie z polaryzacją damską, u kobiety na lewą są. Mamy tak zwaną polaryzację. Polaryzację po prostu jakby u mężczyzny ten wir energetyczny
badany jest zawsze na prawej dłoni i prawidłowo to ma być polaryzację prawoskrętną. Mhm. A u kobiety ma znowu lewoskrętną, na lewej dłoni. W następnym odcinku będzie pan mógł sprawdzić również tak, pokażę, to. Tak, pokażę, tak, to wszystko. Co jeszcze? Takie zdarzenia bywają, że nieraz i kobieta, i mężczyzna mają jeden rodzaj polaryzacji. Mężczyzna też może mieć kobietą? Może też, tak. Może mieć kobietą. Bardzo często to się zdarza. A co się wtedy dzieje, jak ma kobiecą polaryzację? To po prostu nie mogą mieć dzieci. Aha, tylko to... Znaczy to, że tym jakby rzutuje tym. Jeśli przykładowo kobieta ma lewoskrętną i mężczyzna ma lewoskrętną, okazuje się, że na zasadzie biegunów magnesów ładunki jednoimienne się odpychają. Czyli ale to na polu tych wibracji, energii, tak? Tak, na polu wibracji. No, ale jaki tam ma związek z tutaj znaczy, z seksualnością, z plemnikami i tak, tak z płodnością? Tak, przykładowo, jeżeli prawidłowo u mężczyzny wir prawoskrętny, czyli męska polaryzacja, jego plemniki mają też ładunek dodatni. U kobiety powinny być lewoskrętne, czyli ładunki różnoimienne się przyciągają, jednoimienne, czyli plusy minusy, odpychają się. Zasada pól magnesu, biegunów magnesu, tu jest mężczyzna. I co, wtedy można to w jakiś sposób... To znaczy, ja to pokażę następnym razem, jak dobrze. Ja to robię, to zmieniam. No, miałem nawet w Łodzi wykład na ten temat. Jak po prostu doprowadzić do polaryzacji. Ja może przybliżę ten temat, bo to bardzo istotne jest, że bardzo często, jak ktoś przychodzi, małżeństwo przychodzi i nie mogą mieć dzieci. Ja sprawdzam polaryzację. I on mówi, że on ma lewoskrętną. Znaczy ja ją sprawdzam u niego, on na prawej dłoni ma lewo jak damy, jak u kobiety. To już wiadomo, że nie. I tak jego pytam, który pan jest dzieckiem? Mówi drugi. A kto był, jaka płeć była pierwszym dzieckiem? No mój po prostu brat. Czyli ja, mężczyzna. Tak, mężczyzna. Czyli on, mężczyzna tamten miał, na pewno miał, bo niebadany był, ale prawoskrętny. Okay. Pragnienie matki było tak wielkie mieć córkę, mimo że ona pragnęła. Czyli pragnienie było tak zwane, że żeby na tym płodzie, mimo że był płód męski, polaryzacja się ukształtowała lewoskrętna kobieta. I to zależy głównie od matki. Nie od to, matki. Że na przykład ojciec sobie też chce, to już nie ma znaczenia. To znaczy pragnienie tego, bo matka nosi ten płód. Nie rozumiem. No jej pragnienie, po prostu takie było pragnienie mieć córkę, no było tak silne, że spowodował, rodził się na płeć chłopiec, ale miał polaryzację. My nie mogli mieć dzieci. Mhm. Taki przypadek, żeby to powiedzieć, bardzo zdarzenie 3 lata temu. Jadąc na 1 listopada na groby, zostawiłem samochód na boku, tu na Grabiszyńskiej. I po prostu ludzie przychodzą, krąg i tą, ja od samochodu wracam na cmentarz, tamten pan idzie i widzę takiego pana, który mnie zobaczył. Niesie dziecko i z żoną obok. I taki szczęśliwy. Poznaje nas pan? Ja mówię, poznaję pana. I też macham ręką. Jest wielu ludzi, tłum ludzi. Dzięki panu mamy dziecko. Można to różnie zrozumieć po prostu, ale z tej radości, że zmieniłem u nich, u jego żony polaryzację i doszło do zapłodnienia i efektem tego, że mieli dziecko. Długo trwa takie zmienianie tej polaryzacji? W ciągu jednego dnia, ja po prostu przez 2 tygodnie nakazuję, co ma czynić, jak wirować w sobie i po prostu, żeby utrzymać tą polaryzację, tą jak nową. Jak bardzo to jest trwałe? Proszę? Jak bardzo to jest trwałe? Zawsze? To nie do końca jest. Jest trwałe. Miałem tam już na zachwie to dużo. I po prostu ukształtowało. Po 2 tygodniach sprawdzam, czy już jest, utrzymuje się ta polaryzacja prawoskrętna u mężczyzny. Okej. Okay. Miałem taki przypadek, że nie zawsze. Też był pan, którego zmieniłem z damskiej na męską. Mieli dziecko i po pewnym czasie pierwotna informacja, bo pragnienie matki było to tak zwane w pamięci długotrwałej.
etapie, w młodym wieku wszyscy mamy mocno rozwiniętą pamięć długotrwałą. I po prostu to jest zakodowane było w tym dziecku, ta pamięć, mimo że ja zmieniłem, po pewnym czasie ona wygasła. I wróciło z powrotem. Z powrotem to i też na mnie nie mogli mieć dzieci. A dobra, to teraz ja... Ja musiałem przyjść do mnie ponownie i dokonywałem zmiany i tym podobnie i po prostu po pewnym czasie, mówię, po dwóch tygodniach proszę przyjść ze mną, żeby sprawdzić. Nie, ze zdjęcia jest za mało, muszą być obydwie osoby. Panie Henryku, to teraz, żeby tak pochochlikować trochę. Jeżeli mężczyzna ma lewo skrętne. Czyli jak kobieta. Tak. Nie może mieć. Tak, ale odwrotnie. Ale kobieta też ma lewo skrętne. A gdyby tak zmienić na odwrót kobiecie na prawo skrętne, będą mieli odwrotne. Będą mieli. Czyli można. Można. Czyli można tak pochochlikować. W lewo i w prawo, tak, można tak. Czyli nie... Takie ma partnerka tego pana, on miał lewoskrętną, ale mieli dzieci. Musiał mieć, jego partnerka musiała mieć prawoskrętną, żeby były dzieci. Nie ma innej możliwości. Czyli to głównie ma wpływ na, rozrodczość, nie na cechy, że mężczyzna ma kobiece, a kobieta... Nie, to głównie o to, żeby mieć, żeby kobieta mogła zajść w ciążę i mieć dziecko. Jasne, jasne. Panie Henryku, to teraz ja bym chciał po prostu, żeby pan pobrnął w przyszłość. Jak pana zdaniem będzie wyglądał świat, nie tylko tutaj w zakresie radiestezji, bioterapii, ale jak pan sobie wyobraża świat za 50, za 100 lat? Proszę pójść. Z wielkimi przemianami, z wielką techniką, który ma służyć człowiekowi, pomagać człowiekowi w życiu. Na przykład ma pan jakieś tutaj myśli, co może być? Wiele, wiele rzeczy w tej chwili, że umysł ludzki jest nie do ogarnięcia. Różny postęp techniczny może być bardzo szeroko rozwinięty. Nowe pomysły techniczne w kierunku zdrowotnym. Ciągle uczeni myślą nad tym, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, że opanować nowotwory. To jest numer jeden sprawa. Żeby to lepiej przybliżyć, żeby to zrozumieć, komórki nietypowe, bo tak się mówi, nietypowe, mówiąc inaczej, w cudzysłowie nowotworowe, powstają non-stop w naszym organizmie, ale układ odpornościowy panuje nad sytuacją, czyli musi być dobrze odżywiony, musi po prostu być witalność odpowiednia, wytrzymana i on po prostu niszczy. Układ odpornościowy, jak mówiąc, wyłapuje i je niszczy. Ma swoje wojsko, białe ciałka krwi, które po prostu to zjadają, żarne komórki. Tak zwane limfocyty T i po prostu to jest całe to. Czyli co, głównie medycyna w przyszłości? Ja uważam, że w medycynie będzie bardzo duży postęp. Ja mówię, w kierunku poprawy stanu zdrowia, wiedzy, uniezależnienia się i wpływy na to, żeby zamknąć sprawę leczenia nowotworów metodami medycznymi. A w tej sferze? W tej sferze ezoterycznej? Ezoterycznej będą też dalsze rozwoje pomysł. Będą niewątpliwie pewne podstawowe informacje, będą zawsze jakby informacje na pewno w technicznym przekształcaniu tych cieków wodnych, bo będzie większe pola szkodliwości będą, muszą powstać nowe neutralizatory, odpromienniki tych pól elektrycznych. Po prostu tych pól elektrycznych, o czym przykładowo. Im więcej urządzeń gospodarczych, im więcej pól, tym większa szkodliwość. Muszą w tym kierunku być równoważne, żeby to przetwarzać. Przykładowo może powiem szkodliwe oddziaływanie podziemnego cieku wodnego. Od jego zaistnienia, przeważnie, a priori, on jest 10, 15 do 20 metrów pod ziemią, ma swoje miejsce, to i tworzy to. On sięga do 100 metrów i się rozprasza. Do 100 metrów. Czyli od zjawiska do zaistnienia, przykładowo 15 metrów, czy jeszcze nad 85 metrów jeszcze nad ziemią,
czyli na wieżowcach. Owszem, natężenie się zmniejsza, ale to jest. Czyli wtedy musi być mocniejszy ten odpromiennik? Te odpromienniki będą miały na pewno inne techniczne rozwiązania niż obecne są. Na pewno będą mieli duże inne pomysły, na pewno przy... Myśli pan, że uda się kiedyś zbadać sfery mózgu dzisiaj jeszcze niepoznane? I wykorzystać je przede wszystkim. I wykorzystać. Na pewno będzie postęp, znaczący postęp. Wszystkiego na pewno się jeszcze za te 50-100 lat nie jest w stanie będzie, ale wielki będzie postęp medyczny. Medyczny będzie bardzo i techniczny. Mhm. Technika pójdzie do przodu w wielu technicznych rozwiązaniach po to, żeby było człowiek bardziej żył spokojniej, zdrowiej, z wyposażeniem pewnymi technicznymi, ale technika ma być służyć człowiekowi, nie ma być jego źródłem choroby. No nieraz to nie idzie w parze, ten postęp technologiczny, ale... bo sprawia to, że to nasze życie staje się wygodniejsze, tak? Wygodniejsze, tak, ale tu w tym kierunku też będą działania, żeby wszystko w kierunku zdrowotnym poprawić. No dobrze by było. Jest taki trend w ogóle, zrobić wszystko w medycynie, żeby poprawić te rzeczy, po prostu żeby to wszystko, co farmaceutycznie i pozafarmaceutycznie, czyli innymi metodami techniki, a przede wszystkim nowe wynalazki w kierunku medycznym będą prowadzić do tego, żeby stworzyć taką bazę, żeby można reagować na wszystkie zaburzenia chorobowe. Najtrudniejszym problemem, jak ja w tej chwili widzę, jest problem zaburzeń psychiatrycznych w społeczeństwie. Coraz więcej, raz poprzez branie narkotyków i tym podobnie, część ludzi jest niezrównoważonych. Młodych ludzi. Stąd agresja, nożowniki i te inne, różne takie tego typu historie, one się zawsze jawiły, ale manifestacja tego zjawiska jest przerażająca. Czyli umysł, następnym razem, kiedy będziemy mogli spotkać się, powiem, cały psychizm, znaczy wewnętrzna, czy po prostu gdzie jest po prostu przysadka mózgowa, ośrodek oddechowy, gdzie są podwzgórze, wzgórze, to jest cały psychizm, który reguluje stroną jakby zjawiskami psychicznymi zachowania człowieka. Może też w jakiś sposób radiostacyjny wpłynąć na przykład, jak ktoś ma depresję? Albo myśli jakieś Ja przykładowo, mi się udało na takie rzeczy, jedna z pań, czyli z lekarzem przyjechała, z mężem lekarzem, gdzie miała padaczkę. Najlepszymi, można USG i tym podobnie w Poznaniu sprawdzali, gdzie jest przyczyna. Metodą radiestezyjną wskazałem, że jest ośrodek oddechowy w moście. To jest taki most przedłużony po prostu. Gdzie ten most się znajduje? W mózgowiu, w śródmózgowiu. I mówię w tym moście, mówię, tu jest problem. Na rzeczy, po tych przeanalizmach i tak dalej, czyli piana, bezdech, po prostu nie przytraca przytomności, oddech był. To zaburzenie usunąłem i o dziwo wszystko wróciło do normy. Po pół roku przyjechała, mówię, nie ma tego zaburzenia, które było w ośrodku oddechowym, wszystko jest w porządku. Mówię, to jest zaskoczenie, bo u jednej z osób, która miała tego typu, lekarz był, jej mąż, ona rehabilitantka. Także medyk po prostu też mówi, zrobiliśmy najlepsze, jakie tylko USG w Poznaniu, nic nie wykazało, gdzie jest przyczyna. No ja to... metodą radiestezyjną, bo tego przyrząd nie jest w stanie, intuicja może wykazać czegoś, czego jest jakby pozaprzyrządowa. Tak, ale to jednocześnie, jeżeli coś jest tak mało, tak subtelne i tak trudno wykrywalne, to może też świadczyć o tym, że ten rodzaj schorzenia może pojawiać się z okresami takiej dużego czasu odstępu, tak? Po pół roku przyszła i sprawdziłem, nic nie było, żadnego zaburzenia. No oby to... Kto się utrzymała, mówi, chciała koniecznie, żebym wszystko sprawdził. Jasne. Jest wszystko w porządku. Nie ma żadnego zaburzenia w śródmózgowiu, ani w ośrodku oddechowym. Zniknęło to. Panie Henryku, a czy uważa pan, że za te 50 czy 100 lat zagadnienie bilokacji
Czy będzie można coś takiego... Jest to temat, bilokacja, jest to ojciec Pio i tym podobnie. Ja pamiętam z opisów i tej informacji, z wynurzenia ojca Pio i z opisu, że po prostu w momencie, jeśli ktoś go prosił o jakieś działanie, bo to opisany zakonnik w szpitalu i tym podobnie, prawda? On przerywał, akurat to miało miejsce, że był w tym konwencjonale, przerywał spowiedź, skupił się, bo on tak jak był ubrany, to jest tak zwane wysyłanie swojego wtórnika, to jest bilokacja. No ale przecież nie robił tego świadomie, a jednak to się działo, tak? Nie, on świadomie to już, ten go wzywał, żeby mu pomógł, i teraz on tak samo jak mówiąc, pojawiał się w pokoju, gdzie był chory, taki sam drugi ojciec Pio. To jest bilokacja. W naturze jest taka możliwość. To jest, znaczy, to jest wysoki wyspecjalizowanie. Jak to może być tłumaczone przez Kościół? Przecież to był zakonnik. I miał świadomość robienia tego? Przecież było takie, jeśli chodzi o Jana Pawła II, jaki studiował filozofię na Zachodzie, i któryś z jego kolegów był u ojca Pio, mówi, idź ty do niego. I on poszedł do niego, któryś tam niedzieli, i ten tylko wszedł, popatrzył na niego, podszedł do niego, ojciec Pio, objął Wojtyłę i powiedział mu, to jest opisane w książce. Tak, tego też czytałem. Tak. Będziesz papieżem, ale w twoim pontyfikacie widzę krew i przemoc. Czyli prekognicja, jasnowidzenie do przodu. Widzi pan, na tym to wszystko polega, że te rzeczy dzieją się, są, tematyka w ogóle świętych jest tak. Niebywała, ale jednocześnie te zagadnienia, no musimy nazwać to ezoterycznymi, nie znajdują uznania zarówno w medycynie, jak i w Kościele. Jest to ograniczenie tych obszarów, tych, można powiedzieć, obszarów tej wiedzy, dyscypliny medycznej, czy po prostu, jeśli chodzi o jako Kościół. Bardzo pięknie ten temat arcybiskup już na emeryturze wyjaśnia te zjawiska. Następnym razem przyniosę publikację po prostu na ten temat, gdzie po prostu sam doświadczył, spał na cieku, zaczął chorować. I jeden z księży, który był radiestetą, mu go poprosił, mu sprawdził i mu powiedział, przeniósł go w inne miejsce i wszystko było w porządku. To są, znaczy, samo zjawisko radiestezji ma podłoże fizyki. To są fizyka mikroorganizmów, jest taki dział fizyki, po prostu, gdzie to jest, wszystko jest fizyką. Rozmawiał pan kiedyś z jakimś fizykiem na te tematy? Tak. Przyznaje rację, że to jest fizyką, mikroorganizm. Jest nawet książka napisana, fizyka mikroorganizm. To jest obszar fizyki. Wszystkie oddziaływania, jakie są, mają zjawiska fizyczne. Proszę zobaczyć, jak człowiek jest doskonały, że z jednej strony doskonały, tak. A z drugiej jak potrafi też do... Jakby... Prosty przykład... Zafałszować można, jeśli po prostu niektórzy ludzie z Kościoła negują to. Jest to nieprawda. Ale panie niepotrzebne to jest, znaczy niewiedza. Boją się, że maluczki zostanie ociągnięty. Nie. Wzbogaci jego wiarę. Że jeszcze jest obszar wiedzy, którą może poznać i wzbogaci jego wiarę w to, co jest. Panie Henryku, proszę zobaczyć. Człowiek, żeby wykopać studnię, stworzył różnego rodzaju metody namacalne, tak? Tak. Ale z drugiej strony jego organizm potrafi sam zbadać za pośrednictwem drobnych elementów, tak? Tak. Czym umysł jest mniej, ja bym powiedział, wyedukowany,
tym ma większe możliwości odbioru intuicyjnego zjawisk. On to po prostu nie jest prosty chłop. Po prostu, gdzie tu budować coś? On patrzy, o, on widzi tam, bo niektórzy mają zdolność widzenia tego pasma cieku nad ziemią, jak on fali. On przykładowo, gromadzą się tam muszki, komary, bo to jest ta inna fala. I po prostu to się, mała roślinność w tym czasie też jest inna. Gromadzi się po prostu. No tak. I on to widzi. On to widzi, bo im mniej wykształcony człowiek, to znaczy ma, nie ma rozbudowanej tak zwanej tej racjonalnej półkuli mocno, która przytłamia lewą półkulę. To tematy będziemy poruszać, bo to przecież ma się tak samo do modlitwy, gdzie człowiek im chyba prostszy, tak, tym bardziej ma tą wiarę rozbudowaną, wierzy mocniej. Ale to są odrębne tematy, zostawimy tak, sobie na kolejne odcinki. Ale, to jest, znaczy na marginesie tej informacji, jest bardzo ważne, bo on nieraz widzi zjawiska, prekognicję, że ma, widzi to zjawisko, to, które po prostu jest fizykalne. I mówi, tam należy kopać, tam jest woda. Czy tam należy wiercić, tam jest woda na ujęcie wody pitnej i tym podobnie. Panie Henryku, pana strona internetowa, znaczy stowarzyszenia, tak, poda pan? Tak, jak najbardziej zapraszam. To jest www.biorad.wroclaw.pl. Wroclaw.pl. Proszę państwa, ja może pokażę. Prowadzimy takie szkolenia z metod naturalnych w Polanicy Zdroju. Mamy 4 turnusy 10-dniowe. Pierwszy turnus prowadzi profesor Maciej Adamski. Bardzo ciekawie, znaczy, jeżeli mamy profesora. Czyli te zagadnienia, które dzisiaj poruszamy, tak, tak, filozoficzne i ten sposób, on ma po prostu bardzo. Następnie drugi temat prowadzi Tadeusz Moszyński, inżynier Tadeusz Moszyński. Doskonały radiesteta, szkolący u nas radiestetów przyszłych. Wraz z tym. Należy zaznaczyć, że pan Adamczyk jest profesorem. A... Profesorem nadzwyczajnym, doktorem habilitowanym nauk przyrodniczych. Wykłada na uczelni. Na uczelni po prostu i zajmuje się też zjawiskami, które po prostu jest to doskonałe, ma, można powiedzieć, rozeznanie i właściwości. Bo może ocenić jeszcze z tej drugiej naukowej strony. Z strony jeszcze po prostu, do porównania ma. Drugie pan Moszyński. Moszyński, tak? Dlatego to ma ten margin. To jest na ten obiekt, to jest drugi Moszyński. Trzeci warsztat to prowadzę ja. Prowadzę od 20 do 30 lipca. Poprzedni jest od 10, drugi od 10 do 20, a pierwszy jest od 30 czerwca do 10 lipca. I czwarty turnus jest od 30 lipca do 9 sierpnia i prowadzi lekarz medycyny Waldemara Ostrowska. Można sobie zrobić w ten sposób takie w czasy trochę. W czasy. My traktujemy w ten sposób, że tak do południa prowadzimy zainteresowanych tematami wykłady, po południu czas wolny, wypoczynek. Także to potraktować może jako normalne w czasy. Są tam też indywidualne rozmowy, spotkania. Rozmowy, tak? Spotkania. Na przykład ja po prostu prowadzę bezpłatne zabiegi bioterapeutyczne dla tych osób, uczestników i tym podobnie. Od strony radiestezji, bionikotrapii wyjaśniamy wszystkie zjawiska, które ich interesują. Są tematyki, jak mówiąc, już w tych naszych materiałach poruszone, ale każde inne są do rozpoznania i do opowiedzenia. Przybliżenia. Czyli kontakt albo mailowy, albo poprzez stronę lub telefon. Bym najlepiej, proszę państwa, ja jestem szefem Stowarzyszenia Radiestezji Bionikoterapii Biorad. Mój telefon 699 817 618. Dzwońcie, kochani, do mnie. Wszystkich informacji udzielam. Jest tak, 800 za 10 dni jest, za wyżywienie i pobyt jest 800 zł. Wpłata do 15 czerwca. Ten bonus, tak. W przypadku, jeśli byśmy mniej na 2 tygodnie przed każdym turnusem chcieli jeszcze pojechać, to wówczas 1100 zł za pobyt 10-dniowy.
Z wyżywieniem, Tak, noclegiem. Pobyt 10-dniowy z wyżywieniem, noclegiem, to jest ten 800 zł, ten bonus. To już szczegółowe informacje. To można dzwonić do mnie na ten temat. To Państwo ten zobaczą na Facebooku również na tą informację. Albo na Facebooku też jest jeszcze. Też jest ta informacja. Biorat, tak? Biorat, tak. Mhm. Panie Henryku, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i zapraszam. Bardzo mi było miło przybliżyć pewne zagadnienia, które są nie tabu, ale są one, mieszczą się w rzeczywistości fizykalnych naszych dociekań i pojmowań. Pojęć. To jest ten czas, że możemy oderwać się od tej codzienności, która dla jednych... I rozszerzyć sobie świadomość i rozszerzyć sobie wiedzę. Tak. I urozmaicić sobie ten pogląd na świat. Świat jest przepiękny, ma wiele bogactwa, wiele stron i wiele informacji. Zanurzyć się w niego i poznawać go. Zapraszam do poznawania świata wewnętrznego w sobie, w kierunku zdrowotnym, ale również tego obok nas, który jest tak samo ciekawy, jak i ten świat, który jest żywy w nas. I my w tym życiu uczestniczymy. Bardzo i tworzymy tą rzecz. Dziękuję Państwu również. Dziękuję również Państwu.